W ostatnim czasie do debaty publicznej powrócił temat niebezpiecznych wyzwań, tzw. Tak zwanych challenge, bardzo popularnych niestety od wielu lat wśród dzieci i młodzieży. Jedenastoletnia Wiktoria z Sosnowca uciekła z domu na dwie doby, realizując tym samym niezwykle popularny w ostatnim czasie 48 Hours Challenge. Jej przypadek z jednej strony wzmożył debatę publiczną w tym temacie, niestety z drugiej strony przyczynił się do jeszcze większej popularyzacji tego popularnego ostatnio wyzwania. Już słyszymy o kolejnych przypadkach dzieci uciekających z domu. Te i wiele innych bardzo popularnych przez ostatnie lata challenge niestety często kończą się tragicznie, nawet śmiercią dziecka. Jak reagować? Jak ochronić dzieci przed tym niebezpiecznym procederem? Czy to w ogóle jest możliwe? O tym porozmawiam dzisiaj z profesorem Mariuszem Jędrzejko, psychologiem, psychoterapeutą, dyrektorem Ośrodka Wsparcia Dzieci i Nastolatków z uzależnieniami i zaburzeniami, ale przede wszystkim niezwykle oddanym opiekunem dzieci. Lidia Sankowska-Grabczuk, zapraszam. Panie profesorze, challenge internetowe, niezwykle popularne na TikToku. Już od lat dzieci coraz bardziej się tym interesują, organizują sobie różnego rodzaju wyzwania. Może zacznijmy od tego, skąd w ogóle bierze się to zjawisko? Jaka jest geneza? Dlaczego dzieciaki w to wchodzą? Kto to wymyślił? Bierze się z kultury ryzyka. Żyjemy w świecie, który pędzi. W tym świecie jest coraz więcej możliwości pokazania się. Social media wiele forów, na których mogę pokazać swoją twarz, swoje zachowanie. No i skoro pokazuję, to chcę być zauważony. Okazuje się, no to jest taka, takie uwarunkowanie psychologiczne, że zostanę zauważony wtedy, kiedy zrobię coś, co jest intrygujące, ostre, yy, nawet może być skrajne, bo takie zwykłe postawy zwykłych, normalnych, roztropnych ludzi są niezauważalne. I to jest, yy, to, to źródło podstawowe jest w kulturze pędzącego człowieka. Jeśli pędzimy, no to pojawia się ryzyko. Jeśli y, ktoś wchodzi na skałki na 5 metrów, to za chwileczkę ktoś będzie chciał wejść na 10, a później na 15, a na 200, no i te skałki się znudzą. Więc pojawia Czyli się. efekt eskalacji. Tak, oczywiście, to takie klasyczne, psychosocjologiczne e, zachowania ludzi. Ale to jest takie wytłumaczenie natury tego. Natomiast podstawowym wytłumaczeniem musi być to, że dopuszczamy dzieci do sfer. Do, które, które do nich nie przynależą. Czyli, skoro kultura jest nowoczesna, skoro mamy wszystkie narzędzia, skoro tak jak pani powiedziała, jest TikTok, to my tego TikToka musimy dać dzieciom. A to jest nieprawda. Dzieci w ogóle nie powinny być na TikToku. My musimy wchodzić w naturę narzędzi cyfrowych i zobaczyć, co to naprawdę, naprawdę jest. A jeśli w ogóle chcemy dać jakiekolwiek narzędzie cyfrowe, no to jako rodzice musimy się zachować roztropni. Na przykład wiedzieć po pierwsze, gdzie ono jest. Co ono tam robi, ile czasu przebywa, i przyjąć zasadę, że dopuszczamy Ciebie, Karolu i Agatko, tylko do tych sfer y, cyfrowego świata, do których jesteś przygotowana rozumowo albo emocjonalnie, a my robimy zupełnie coś innego. Zabieram dzisiaj Panią do centrum handlowego i znajdziemy matkę z dzieckiem na wózku, roczne, dwuletnie, które trzyma telefon komórkowy. Te, przegląda na tym telefonie, patrzy, ogląda, y, zapamiętuje, wchodzi w kolejne sfery. My nie mamy zupełnie świadomości, jak świat cyfrowy może modelować zachowania człowieka. No właśnie, no bo przy tych wszystkich challenge'ach i tych tragicznych sytuacjach, które mają miejsce, powrócił tak jak Pan tutaj zauważył, też temat tego cyberniebezpieczeństwa. I wspomniał Pan o, o ryzyku. E, tak sobie myślę, że to ryzyko jest generalnie wpisane w naturę człowieka, jakby no, razem z odpowiedzialnością, którą potem ponosimy. Tylko, że mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie, gdzie rodzice boją się podjąć ryzyko i wysłać dziecko, samodzielnie do sklepu kilkuletnie albo do szkoły, tak. a jednocześnie nie boją się mu dać smartfona w wieku 7 lat bez żadnych limitów i ograniczeń. To jest w ogóle niepojęte, zwłaszcza kiedy rozmawiam z rodzicami na spotkaniach z okazji wywiadówek albo spotkań profilaktycznych i pytam mamy uczniów piątej, szóstej klasy dlaczego wasze dzieci nie chodzą samodzielnie do szkoły, dlaczego je wozicie? A no wie pan, bo może być wypadek, bo, bo może ktoś się porwać. No to zaraz pytam, czy znają jakiś przypadek z Mozowsza, łódzkiego, dolnośląskiego, żeby dziecko w Polsce porwano. Nie wiem. W ma. drodze do szkoły. Tak, o jejku, prawda? Może stać się tragedia. Ale tutaj otwieramy puszkę Pandory bo do tej puszki w ogóle nie zaglądamy. Przecież na poziomie 15-16 i starszych latków do wieku pełnoletniego tylko 3% dzieci ma programy kontroli rodzicielskiej. Kiedy kilka dni temu w rozmowie z fantastycznymi rodzicami mówiłem, że na telefonie ich dziecka trzeba założyć GPS, to pani mi powiedziała, ale to przecież ono ma prawo do wolności. Ja mówię, 15-latek ma prawo do wolności tylko tyle, ile pozwala mu na to jego rozum. A Państwa obowiązkiem jest to, że macie wiedzieć, gdzie jest dziecko. Tego nie podglądacie. Przecież wychodzi, widzicie w telefonie. I co się okazuje, chłopiec nie ma nic przeciwko temu GPS-owi, bo on wie, co to jest. A obawy są umamy. U tak prawdę mówiąc. To my nie mamy problemów z dziećmi, my mamy problem z rodzicami. Bo ja mam właśnie te, też wrażenie, że te 3% rodziców, rodziców, którzy jednak zakładają jakieś kontrole rodzicielskie i chwała im za to, ale niestety jakiś procent jeszcze z tej grupy y, ogranicza się wyłącznie do zakazów i kontroli. Tam nie ma rozmowy. Bo właśnie chciałam teraz zapytać, jak kontrolować. Ale jednocześnie nie tracić tego zaufania i mądrze wychować, żeby w pewnym momencie nastąpił ten moment. Masz telefon, jesteś dorosły, już bez ograniczeń, i ja wiem, że sobie z nim poradzisz. To ja powiem jako tata. Dziecku nie wolno mówić nie. Trzeba powiedzieć why not, dlaczego nie? Jeśli dziecko chce iść na dyskotekę, dlaczego nie miałoby pójść? Przecież chodziliśmy na dyskoteki. Tylko jesteś ja świadom tego, że moja córka, synowie i później najmłodsza będą chcieli chodzić na dyskotekę. To myśmy Renatkę do tych dyskotek, do, do koncertów w Dolinie Szarloty, do wyjazdów pod Słupsk na wielkie koncerty muzyczne przygotowywali przez wiele lat. Rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy. Jak piętnastolatka powiedziała, że chce jechać, to ona była gotowa, wiedziała co wolno, czego nie wolno. Nie przygotowujemy do przyszłości, dajemy narzędzia. Mówimy o dziewczynce, która na 41 godzin zniknęła z domu. Co ona chciała zrobić? Pokazać się, zauważcie mnie. To czemu nie zauważyliśmy jej w wielu innych rzeczach? Czemu nie zorganizowaliśmy jej takich rzeczy, żeby ona trochę powalczyła, coś zrobiła, później była z tego, z tego dumna? Nie. Ona w środowisku chciała się pokazać, a jak się pokazała, to będziecie mnie szukali, będziecie mną zainteresowani, wreszcie stanę się bohaterką. To za chwileczkę kolejna ucieknie na 47 godzin, później na 4 dni, tak? I, I pytanie, a gdzie jest granica tego wszystkiego? Nie przygotowujemy dzieci do świata dorosłych. Boimy się tego. Czyli dając smartfon bez limitów, bez ograniczeń kilkulatkowi, to mniej więcej tak jak dalibyśmy mu e, siekierę. Piłę, siekierę i, powie, i powiedzieli, idź sobie porąbać tak. drewno bez instrukcji, tak. bez rozmowy, to, bez to, wytłumaczenia. To już rozmawialiśmy u Państwa. Jest pewna granica wieku Kilka tygodni temu razem z profesorem Manfredem Spitzerem, to najwybitniejszy na świecie psychiatra zajmujący się cyberzaburzeniami, twardo jednoznacznie mówiliśmy: smartfon dla dziecka tak, ale od 12 roku życia. A my kiedy dzisiaj dajemy? Na komunie. Tłumaczę lokalnemu proboszczowi: proszę powiedz w czasie przygotowania przed komuniami, nie kupujcie smartfonów, nie kupujcie tabletów, kupcie rower. Nieelektryczny, no, no, normalny. Dawajcie, dzieci, które rozwijają. A on mi odpowiada, no wie pan, no, ale to jest już taka tradycja. Jaka tradycja? Otóż tradycja to musi być taka, żeby ona rozwijała, podtrzymywała to, co jest dobre. Nie każdy świat nowoczesny jest światem fajnym. Dzisiaj stajemy przecież przed jeszcze większym wyzwaniem sztuczną inteligencją. Mamy czatboty. Za chwileczkę 13 latka powie sobie tak, to ja już nie będę czytała książki, nie będę czytała bryka, tylko ja powiem mu, napisz mi mam 13 lat i jestem słaba z polskiego, lepsza z matematyki. Cały świat technologiczny ma służyć progresowi, czyli rozwojowi pozytywnemu. Nie tylko rozwojowi, ale progresowi. I my się boimy. Mamy pieniążki, kupujemy, ale kompletnie nie przygotowujemy dzieci do tego nowoczesnego świata. No, o zagrożeniach związanych ze smartfonem już też niejednokrotnie rozmawialiśmy u nas w programie m.in. z profesor Moniką Przybysz, do czego zachęcam, żeby odświeżyć sobie te rozmowy, ale wróćmy teraz do naszych challenge, które niestety są, dzieją się i niestety te 97% dzieciaków nie ma kontroli rodzicielskiej. Jak być może zauważyć jakieś niepokojące objawy u dziecka, że coś takiego może się że zaraz nam dziecko ucieknie na 48 godzin z domu, albo jeszcze gorzej zacznie lizać sedes, tak jak i takie. Tak, miałem taką pacjentkę, która wygrała challenge sedesowy, zarobiła 800 złotych. Nie ma tylko świadomości, znaczy dzisiaj ma świadomość tego, że jest negatywną, ośmieszoną bohaterką. No właśnie, bo przypomnijmy naszym telewizom, że challenge polegał na tym, żeby lizać w miejscach publicznych deskę. Dokładnie, w, w, okreś w określonym czasie, rzu rzucić filmik, jej filmik okazał się w cudzysłowie atrakcyjny, zarobiła sobie te pieniążki, ale przecież ona będzie stygmatyzowana do końca życia. To, że my jej pomogliśmy, to, że ona znalazła się w tej chwili w innym miejscu, to świat jest dzisiaj taki, że zostanie znaleziona. Każde wrzucone zdjęcie, każdy wrzucony film do internetu ma charakter nieśmiertelności i to jest właśnie to, czego nie rozumieją dzieci. Wydaje mi się, że to jest zabawne, czyli ja y, y, szybko się przybiorę, szybko się rozbiorę, albo pokażę swój kawałek y, 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 ciała, albo wykonam jakiś inny challenge w, w czymkolwiek, tylko nie rozumiemy tego, że to może być ośmieszające na każde życie. Pójdziesz, będziesz chciała pójść na prawo, będziesz chciała zostać policjantką, żołnierzem, pracownikiem administracji, skończysz fajnie studia, obejmiesz fajną funkcję, a nagle jakiś internauta znajdzie Twoje zdjęcie i zostaniesz skojarzona. Tu pracujesz Propublikowano dla czegoś dobra, a tutaj zostaniesz ośmieszona. I co wtedy? Załamiesz się, zaczniesz szukać jakichś innych rozwiązań? Chodzi o budowanie roztropności. Y Powiedziała Pani, że y, 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 mało, y, mało rodziców zakłada programy kontroli rodzicielskiej. Otóż jeśli chcemy chronić dzieci przed zagrożeniami tego typu, to program kontroli rodzicielskiej jest obowiązkowy. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby na telefonie dziecka do 16-17 roku życia nie było programu kontroli rodzicielskiej. To nie jest inwigilacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak, jest limitami zarówno y, czasowymi, tak. jak i jakościowymi y, przede wszystkim. Bo, bo chodzi nie tylko o czas, który jest dziecko, tak. ale ograniczamy to, pewne treści, nie będzie hazardu internetowego, nie będzie żadnej pornografii, nie będzie wulgaryzmów. Czyli będzie to, do czego twój umysł jest y, przygotowany. Nie będzie na przykład aplikacji TikTok. Dokładnie. Nie dajemy TikToka, dlatego że TikTok jest programem, który ma charakter. No, w cudzysłowie, szpiegującym, zbierającym informacje, warto to, bardzo łatwo to można sprawdzić. Szukajmy czegoś na TikToku i zaraz się okaże, że coraz więcej informacji na ten temat yy, yy, uzyskamy. Jesteśmy roztropnymi ludźmi, to my odpowiadamy za nasze dzieci i mówimy: tak, będziesz miała smartfona, będziesz miała dostęp do, do social mediów, ale mówimy wyraźnie, ale bez TikToka. Jeśli córka mówi, że się nie zgadza, to mówimy zero-jedynkowo. To znaczy, że nie masz telefonu, i to nie jest średniowiecze. To jest właśnie edukacja, wychowanie, dlatego że my za to odpowiadamy. Nie dziecko, 13-13-latek nie ma jeszcze prawnej odpowiedzialności. My będziemy odpowiadali. Jeśli myślimy... I urządzenie jest naszą własnością. Oczywiście, że tak. Jeśli mówimy o fajnej przyszłości naszej córki albo syna, my to tłumaczymy dzieciom. I wyobraźcie sobie teraz, kochani, że ja sobie siedzę na trawie, w ogrodzie rozmawiam z chłopcami i z dziewczynkami i oni te argumenty przyjmują albo mówią tak, a wie pan co, ale nam nikt o tym nie mówił do tej pory. Co to znaczy? To znaczy, że jako mama i tata nie wypełniamy swoich funkcji. Jednym z takich dodatkowych elementów naszej pracy, bo do tej pory pracujemy terapeutycznie, zaczęliśmy tworzyć taką szkołę fajnego taty i szkołę fajnego mamy. To jest łopatologia. Ja, ja czasami po prostu wychodzę z tych spotkań i mówię, ale przecież to są proste rzeczy. Mówi mi o tym dziadek, mówi mi o tym tata, tylko że przenosimy teraz te nowoczesne technologie. I pytamy, dlaczego wy, bogaci, niezależni, fantastyczni rodzice, nie potraficie powiedzieć, powiedzieć dzieciom prosty, prostych rzeczy? Tak to rozmawiacie, budować relacje z dzieckiem. Pani redaktor, to wszystko się zaczyna. Si siedzimy podstaw. przy stole, stół konstytuuje rodzinę, nie mamy przy sobie telefonu, nie włączamy telewizora, nie czytamy żadnych gazet, ro rozmawiamy i mówimy, Kasiu, tobie to wolno, Tomku, tobie to wolno, e, Karolku, ponieważ masz 6 lat, Twoje rodzeństwo może oglądać film a ja się z tobą pobawię albo poczytam. A my mówimy tak, jak mamy trójkę dzieci, to trójka dzieci wszystko ogląda to wszystko i oczywiście dostosowujemy do potencjału emocjonalnego i rozumowego najstarszego. No Nie, dzieci rozwijają się fazowo. To taka fantastyczna, bydgos bydgoska psychologia rozwojowa człowieka. Ja zawsze, zawsze zachęcam wszystkich rodziców, kupcie sobie psychologię rozwojową. Człowieka pod redakcją profesora Trępały, niezwykłego psychologa. I jak dziecko ma 7 lat, to czytajcie, co się dzieje w wieku 10 lat. Jak ma 11, czytajcie, co 12-13. Ja tak wychowałem dzieci, kiedyś mnie Łukasz zapytał, kto cię tego nauczył. A ja mówię, profesor Trępała: A my go znajdziemy, nie? Ja mówię, no już nie znajdziecie, najwyżej syna, tata. Niezwykły, jego ojciec, też niezwykły, polski pedagog, psycholog, już niestety nie żyje. Jeśli umiemy wdrażać to, co jest fajne z nauki, jeszcze powiedzieć takim ludzkim, zwykłym językiem, Karol, nie mówimy tobie nie. Masz 11 lat, jak skończysz 14 lat, to pójdziesz w świat. Przecież nie wsadzi pani dziecka do Ferrari, tak? Najpierw damy mu rower, później motorynkę, później motocykl. A dzisiaj mówimy tak, jesteśmy bogaci, dajemy. Jeden z moich sąsiadów kupił Ferrari, właśnie. Kupił, tak, kupił synowi jakiś bardzo szybki motocykl. Ja ten motocykl słyszę w każdą sobotę. Jeździ między dwoma naszymi miejscowościami 80-100 na godzinę i czekam na pogrzeb. I co wtedy ojciec powie? Firmę motorową oskarży. Nie musisz oskarżyć siebie, że nie zrozumiałeś, że małemu chłopcu, nawet jak masz pieniądz, pieniądze, to trzeba kupić najpierw motorynkę. A my chcemy zaraz skoczyć na ten high level, bo na tym poziomie cały świat chodzi. Nie kroczek po kroczku powoli i wtedy nie będzie challenge. Czyli widzę, że kolejny raz w naszej redakcji apelujemy do rodziców, rozmawiajcie z dziećmi, je wychowujcie. Ale kolejny raz, wracając do challenge, ja zapytałam właśnie, jak rozpoznać objawy, ale myślę sobie, że jeżeli nie ma tej relacji w domu, no to ciężko rozpoznać objawy. No to, 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 jest, to jest trudno rozpoznać, no bo nie wchodzimy w ten telefon, nie wiemy, nie wiemy co tam się dzieje, natomiast ja zawsze... A, a dziecko płynnie z dnia na dzień tak. zamyka się w sobie i tego nawet nie zauważamy, więc może ja odwrócę pytanie. O czym świadczy to, że dziecko ucieka w to? Czy, czy ucieka w internet, ucieka w TikToka, ucieka w Nie widzicie mnie. Czy to jest zawsze objawem właśnie jakiejś nie, dysfunkcji nie, rodzinnej? Nie, nie, nie widzicie mnie, nie widzicie moich problemów, nie chcecie mnie zauważyć. Nie macie A w internecie mnie, mnie widzą, bo mam Oczywi lajki. Tak, oczywiście pojawiają się serduszka, wszystkie inne rzeczy. Każde dziecko chce zostać zauważone, bo mam fajną sukienkę, bo mam nową fryzurę, nie wiem, bo, bo gdzieś byłam, pokazałam zdjęcie z jak, jakiegoś bo miejsca. Zrobiłam najlepiej challenge. Tak, no to można powiedzieć tak, syn y, pozmywał naczynia, y, Karolu, jestem z ciebie dumny, y, Kasia wróciła, y, posprzątała samochód. Kasienko, dziękuję ci bardzo. Super, pojedzie, pojedziemy na lody. Wzmacnianie dzieci, mówienie im. Ja za każdym razem, kiedy dzieci wykonują pracę, im bardzo, bardzo dziękuję. Wczoraj było święto, ale mm, nasza praca jest taka, że pracujemy codziennie, więc chłopcy wczoraj kończyli malowanie tylnej ściany garażu. Jak skończyli swój fragment pracy, przyszedłem, podziękowałem i mówię chłopaki, słuchajcie, to teraz czas na, na lody. Bardzo wam dziękuję. Siadamy na trawie, rozmawiamy. Co jest naszą siłą, co jest naszą słabością, dlaczego jednemu z was idzie to szybciej, dlaczego ty nie masz takiej motywacji? Rozmawianie, rozmawianie, ale też pamiętanie, pamiętanie o tym, że czasami dziecko musi mieć chwilę czasu dla siebie, że nie wchodzimy do, do jego pokoju, prawda? Robimy mu taką lukę. Zna pani tą zasadę. Dla nastolatka największym wrogiem jest mama i tata. Największym przyjacielem jest kolega i koleżanka. Wchodzimy do niego, zostaw mnie, to jest mój pokój, nie, wyjdź z mojego pokoju. To nie denerwujemy się. Po prostu staramy się, żeby jego koleżanki i koledzy przyszli do naszy, naszego pokoju. No tak, domu. I to jest też to stopniowe zwiększanie przestrzeni, odpowiedzialności. To ja o rodzicach coś powiem, Ale... jeśli mogę. Oczywiście. O. Kto jak nie właśnie pan profesor, który na co dzień 24 godziny na dobę, bez odpoczynku, bez święta, wczoraj, wczoraj Janek pracuje z tymi dziećmi. Wczoraj Janek powiedział, że jestem wariatem. Ja wie Janku, ale wie pan co, ale pan jest pozytywnym wariatem. I ja mówię, tak myślisz? No tak myślę, bo ja się dowiedziałem takich rzeczy, o których rodzice nie mówią w domu. I pamiętam niezwykłe zdarzenie, że zaczęła do naszego domu przychodzić Basia, do jednego z naszych synów. Ej, dzień dobry, przemiła dziewczynka, szła na górę, oczywiście zamknięte drzwi. A małżonka mówi, idź zobacz, tam idź zobacz. I ja mówię, no ale po co ja tam będę szedł? No ale wiesz, ale oni mają 15-16 lat. Nie? No idź tam zobacz. No to szedłem tak, żeby mnie słyszeli. Następnie pukałem i czekałem. Mówię: dobra, poczekam chwilę. I usłyszałem niezwykły głos syna. Uwaga, zaczyna się. Wszedłem. Basieńka taka pokorna siedzi na kanapie. Kubuś na krzesełku, wiadomo, że przed chwilą siedzieli gdzie indziej. Usiadłem obok Basi i zapytałem, Baśka, a gdzie pracują rodzice? A co robią? A syn mówi tak, Jezus Maria, mówiłem ci, on taki jest. nie. Widzę, że on jest załamany. A Basia mówi coś, tam ja mówię, a jak angielski, Baśka? Nie? No tam pogadaliśmy, wiesz co, Basia, przyjdziecie na kisiel? Przyjdziemy. Zawołałem za chwileczkę na kisiel, na dół. Zjadły. Poszły na górę. Po godzinie Basia wychodzi i słyszy syna, który ją przeprasza za tatę, a ona mówi do niego tak, wiesz co? Masz fajnego tatę. Wiecie czego dzieci potrzebują? Rozmawiania, mówienia, tłumaczenia, spierania się, uczenia się od nich. Przecież one wiele rzeczy znają więcej. Jak potrzebuję zrobić coś w telefonie, to proszę córki. No, bo ja się nie znam na tym, tak? Jak chcę coś fajnego założyć, to proszę, proszę młodych ludzi. Jak wybierałem niedawno JBL-a, to zapytałem młodych pacjentów: słuchajcie, potrzebujemy dobry głośnik do słuchania muzyki. To zaraz powiedzieli, który ma najlepszą baterię, który ma najlepsze opinie. Wszystko znaleźli. Jeśli dzieci w sferach, na których się znają, są naszymi partnerami i my to doceniamy, to to wszystko idzie do, 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 do przodu. A jak tylko dajemy, to budują swój świat i mówią: wara, wałą tego świata. Nieprawda, tego nie wolno robić. Czyli tak podsumowałabym, że wystarczy tylko zbudować relacje z dzieckiem. Więzi, Normalna rodzina, nic więzi. więcej. Tylko o, tyle i aż tyle. Tak, być razem, pamiętać o tym, że są miejsca, gdzie nie, nie bierzemy telefonu. Po co nam telefon w kościele? Bardzo przepraszam, między podniesieniem a ostatnim słowem, to jeszcze musimy zajrzeć na TikToka albo gdziekolwiek, czyli musimy uczyć, że nowoczesny, rewelacyjny świat, który rozwija człowieka, ma być tam, gdzie rzeczywiście rozwija. A w świecie wirtualnym też być dzieckiem, na tak, przykład. Jeżeli tak. już są te gry w jakimś tam nastoletnim wieku, to grać z nim. Tak, ale grać w takie gry, które nie są grami, no tak, grami barbarzyńskimi. Tak. Odwrócić tą grę albo zobaczyć w internecie, jakie są Pegi, od jakiego wieku, jak jest od 12 lat to od 12 lat. To nie mówimy sobie, o jejku, zostało mu tylko dwa lata, to niech on gra. Mm. Pamiętać o tym, że mózg dziecka do 12-13 roku życia może już być. Spokojnie na komputerze, ale półtorej godziny dziennie w poniedziałek, a we wtorek już nie. Jestem lekko załamany tym, że daliśmy dzieciom w czwartej klasach szkoły podstawowej laptopy. Po co? Nie rozumiem tego. Nie mogę tego zrozumieć jako naukowiec, pedagog, jako terapeuta. Manfred Spitzer właśnie mówi, że cyfryzacja szkoły powoduje, że te dzieci są coraz bardziej głupie. Oczywiście, a, a podstawowym narzędziem, w którym ma się rozwijać dziecko, to jest książka. Dlatego, że jak czytamy książkę, to się tworzą wyobrażenia. Dlatego mówimy, że ten najważniejszy czas rozwojowy dziecka, między czwartym a szóstym rokiem życia, to jest czas, przy którym tata albo mama siedzi przy łóżku i czyta. Albo tam podkłada tego Robinsona Crusoe, y, tytuł Saromka i Atomka, wraca do, y, do y, Bolka i Lolka i, i, i przygód, przygód Toli. Nie? Idziemy w takim świecie, który fantastycznie może rozwinąć człowieka. Jak nie, to one będą tylko narzędziami, które będą wykonywały to. Y, co ktoś zaprogramuje, a najgorsze jest to, że my nie wiemy, kto to jest. Bo przecież my nie wiemy, kto zbiera te informacje w TikToku. My w ogóle nie wiemy, po co oni je zbierają. I tych narzędzi cyfrowych, weryfikujących i modelujących człowieka jest coraz więcej. Ja do dziś jestem nękany traktorkami, chociaż kupiłem dwa. A teraz mam kupić żółty innej firmy. No bo jak już się tam pojawiłeś, to, to musisz to wszystko robić. I, I wtedy to wszystko działa. Challenge to jest zawsze poszukiwanie spełnienia siebie i ryzyka, ale dlatego, że nie zauważyliście mnie. Szukanie akceptacji. Oczywiście, nie założyliście moich potencjałów tego, że ja chciałabym pójść. No to okej, okay. jak chcesz pójść, to pojedźmy 20 km na rowerze, wejdźmy na kajak, przepłyniemy kawałek na Pilicy, wejdź po skałkach. Nie? Tysiące rzeczy które są ryzykowne, ale to są ryzyka pozytywne, które rozwijają dziecko. A to są ryzyka, które zwijają. Tym bardziej, że dzieci, a mam wrażenie, że też często dorośli, nie, nie mają świadomości albo nie chcą mieć, że po drugiej stronie może być zupełnie ktoś inny niż, niż się przedstawia. Znajomy mój opowiadał, jak właśnie miał trudności z córką, która w tym Instagramie siedziała, miała kilka kont. On to cały czas obserwował, troszczył się o to i w pewnym momencie założył fake konto i doprowadził do tego, że córka umówiła się z nim na randkę. Jak go zobaczyła, wychodząc ze szkoły, Przerażona. Przerażona. To... Ale wtedy zrozumiała. Po drugiej stronie może być każdy. Może być pedofil, zabójca, tak. gwałciciel. Każdy. Wasz portal ogląda mój sąsiad, 30-kilkuletni Tomek. Niezwykły człowiek, który zasadził już kilka tysięcy drzew i za, za te zasadzone drzewa zasłuży na niebo. To, co on robi dla przyrody, jest niezwykłe. Mówi, że ostatnio podróżując w różnych podróżach po świecie internetowym... Spotkał dziewczynę, która go zaprosiła na spotkanie. Pomyślał, dlaczego nie miałbym pojechać na to, na, na to, na to spotkanie. No i dowiedział się, że bardzo chętnie przyjedzie na to spotkanie, ale jakbyśmy mi przelał pieniądze na bilet, ale jak na bilet, to może byś mi przesłał też na hotel. I Tomek mówi: Jejku, ona chce się ze mną spotkać, chce na bilet, ja wie Tomek, ona nigdy nie przyjedzie. Ona nigdy nie skorzysta z tego hotelu. Po prostu jesteś kolejnym naiwnym człowiekiem, którego chce, i to, to w ogóle może nie być kobieta. My musimy patrzeć, że świat internetowy tworzy też y, y, ogromne pola do funkcjonowania autentycznych psychopatów. Jeśli kochamy nasze dzieci, to te dzieci chronimy, panie i panowie, zakładacie programy kontroli rodzicielskiej, nie dyskutujecie z córką i synem. Mówicie albo z programem, albo w ogóle dlatego, że cię kochamy. Panie profesorze, to jeszcze tak, w imieniu rodziców no, różne są sytuacje, Challenge były takie, które prowadziły prosto do śmierci, jak wchodzenie na jakieś ekstremalne wysokości, czy pro, pro, doprowadzanie siebie do omdlenia, co też już się tak. koczyło śmiercią, wiemy o tym. Najbardziej popularny w ostatnim czasie challenge, czyli to co wspomniałam na początku, 48 hours, w Uciecz ucieczka z domu na dwie doby, tak żeby jak najwięcej służb, za, służb zaangażować, a jednocześnie nie dać się złapać. Jeżeli już to się wydarzy, jeżeli już, no nie daj Boże, naszemu dziecku to się przytrafi, co robić? Jak reagować? Do, do kogo się no Właśnie. Jeśli będziemy pomóc? mieli program kontroli rodzicielskiej i pojawi się, że dziecko znika, to my bardzo szybko możemy na messengerze, na wszystkich social media komunikatorach dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Jeśli mamy włączony GPS, to bardzo dobrze wiemy, gdzie się znajduje. Nasze dziecko. Więc Ale może... jesteśmy w stanie to sami zrobić, czy z ab... pomocą jakichś służb? Absolutnie, sami jesteśmy w stanie to wszystko, wszystko zweryfikować. Tylko musimy mieć taką odwagę. Otóż okazuje się, że kiedy sprawujemy nad dziećmi kontrolę społeczną, a kontrola społeczna jest to jeden z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania społeczeństwa, to ryzyko takich zachowań wynosi prawie zero. Natomiast jeśli nie ma tej kontroli, a ta kontrola jest y, zamieniona poprzez nadmierną wolność, to niestety wolność prowadzi do braku odpowiedzialności. To jest to, co z jednej strony mówił Karol Wojtyła o tym, że musimy być odpowiedzialni, a Roman Ingarner oddaje. Że musimy być nie tylko odpowiedzialni, ale także przed sobą za siebie za swoje czyny i za, swoje, za konsekwencje swoich czynów. Co to znaczy, że jak uczymy dzieci odpowiedzialności, to one się wtedy zastanowią. Bo kiedy my pracujemy z tak zwanymi bohaterami i bohaterkami Challenge, to okazuje się, że oni nie mają w sobie nawet nuty odpowiedzialności. Oni nie przewidują tego, że są zaangażowani. Policjanci strażacy. Taka krótkowzroczność. Stra... Tak, a przecież w tym czasie ratownicy. Powinni szukać kogoś innego. Policjanci chronić naszego bezpieczeństwa. Oni nie rozumieją, że taka akcja to jest wiele milionów złotych. To jest włączenie alertu, to, to, to są już setki tysięcy, jeśli nie miliony, nie miliony złotych. Czyli uczenie najnormalniejszej odpowiedzialności, ale jak dziecka nie ma, no to natychmiast powiadamiamy, powiadamiamy policjantów, dlatego że system bezpieczeństwa państwa pozwala wejść na telefon dziecka. W ogóle na każdy telefon, natychmiastowo, kiedy włącza się tego typu alerty. I nie wolno czekać nawet jednej minuty. mam bardzo dużo o tej kontroli rodzicielskiej. Ja zapytam jeszcze, może nie wchodzą dzisiaj w szczegóły, bo to jest być może temat na osobną rozmowę, ale dzieci często powtarzają i już dorośli też za nimi często, że te kontrole nie mają sensu, bo dzieci i tak to obejdą. A to bardzo proste. Ja założyłem swoim dzieciom program kontroli rodzicielskiej. I powiedziałem tak, jeśli obejdziecie, włączam telefon na miesiąc. Jak to? A ja mówię, znacie zasadę tatę. Tata raz mówi, a później działa. I problem Czyli w Polsce. konsekwencja? Absolutnie problem w Polsce polega na tym, że my gadamy. A my nie mamy gadać. My mamy patrzeć prosto w oczy i powiedzieć, Karolu, założyliśmy Ci dzisiaj program kontroli rodzicielskiej. Jeśli go zablokujesz, na miesiąc wyłączamy telefon. Amen i koniec. 0-1, zero, 1-0. Jeden, jeden, zero. Nie prowadzimy żadnego dialogu. Jak nie umiecie tego zrobić, przyjedźcie z dziećmi do Józefowa. My to zrobimy. Jak to jest, że ja proszę o dziecko o telefon, a ono mi daje? A jak mama mówi, żeby dziecko dało telefon, to ono nie chce dać. Tylko tutaj wchodzi kolejny raz aspekt tego zainteresowania rodziców, bo często nawet robą tą kontrolę i zostawiają i nie sprawdzają, czy dziecko obchodzi, czy nie obchodzi. Ma, jestem niewinny. Pani, no, ale re... jednak trzeba. Pani Lidio, dlaczego dzieci, które są u nas, o godzinie 21:30 układają na półce telefony nie o 21:31, tylko o 21:30. Jak to jest? Przecież my nie bijemy, nie szarpiemy, nie? No czasami, jak mnie doprowadzić do białej gorączki, to zamknę je z kozami, nie? Żeby posiedziało sobie trochę, uspokoiło się, pogłaskało, wyszczotkowało i pytam, czy już jesteś spokojna jak kozy, tak? Czy już nie będziesz się darła, tak? No już jest wszystko w porządku. Jeśli tylko mówimy, jeśli wyjaśniamy i mówimy zrobimy tak, to robimy tak, ale popełniamy też fatalny błąd. My dzieciom ciągle zakazujemy, zakazujemy. a może odwrotnie, może po prostu im pozwalajmy. Ja po, ja po prostu pozwalałem. Jak widziałem, że córka się interesuje czymś, mówię, a wiesz co, a może byś pojechała na ten koncert, a może byś gdzieś tam poszła. Tata mogłabym? Tak, zaproś koleżanki, z którymi jedziesz. Tatusia dlaczego? No bo chciałbym wiedzieć, z kim jedziesz. Przyszły koleżanki zapytałem, czy rodzice wiedzą, że jedziecie. No, dobra, to pogadamy z rodzicami. Rodzice przyszli do ogrodu, pogadaliśmy, a gdzie będziecie mieszkały pod namiotem, a ja mówię, nie. Wynajmujemy wam pokój. Bo macie się wykąpać po koncercie, bo następnego dnia. Jak dajemy, to one to szanują. A jak mówimy nie, oj, pani litko. E, miałem... Tylko to jest właśnie ten wysiłek, którego rodzice często Pamiętam. nie podejmują. Chcą mieć z głowy, więc tego nie robią. Miałem 11. lat. Konsekwencje. A w Kina grali film milion lat przed naszą erą. Tata nie chciał mnie puścić, mama nie chciała puścić. A ja miałem uzbierane 10 zł. Co ja zrobiłem? Uciekłem i poszedłem do kina. Lanie niemiłosierne. A później słyszałem rozmowę taty. A wiesz co, można było go puścić. Bo to wiejskie kino, prawda? Jaki problem. No i jeśli widzimy coś takiego, jeśli pozwalamy na tyle, na ile jesteś rozwinięty, rozszerzamy Twoje zaufanie, to takie nieładne określenie. Po prostu wydłużamy smycz. Ale ta smycz, czyli kontrola rodzicielska, nie tylko w telefonie, kontrola słowna, kontrola wzroku kontrola taka, że wejdę do Twojego pokoju. Przecież ciężko pracowaliśmy na ten pokój. Proszę pościel łóżko. Łóż to U uczenie takiego porządku moralnego, porządku organizacyjnego, wciąganie dziecka w normalne rzeczy. Jeśli mamy czwórkę dzieci w domu, to jest, to jest, to jest cudowne, bo jedno robi w poniedziałek, kolację, drugie we wtorek, trzecie w środę w czwartek, a w piątek to przecież one gdzieś idą chulać, to mamy święty spokój, ale co musimy zrobić? Nauczyć elementarnych rzeczy, które pamiętają babcie. No właśnie, czyli tak jak wam powiedział, wydłużamy ten smycz, ale to jest jednocześnie po prostu przygotowanie do dorosłości, Oczywiście, żeby że... one były przygotowane na to, że w pewnym momencie już no nie, nie będą bez rodziców, będą same odpowiedzialne za wszystko co robią, łącznie z tym telefonem. W konsultacji online z panią z ziemi świętokrzyskiej ostatnio, która narzekała na 26-letniego syna cały czas narzekała. Zapytałem ją, a co 26-letni syn jeszcze robi u państwa? Proszę mi wytłumaczyć, czy on pracując dokłada się pani do wody, do światła, czy zostawia pani 300 zł na zakupy? No nie, no wie pan, bo on dopiero dwa lata pracuje, to znaczy, że dwa lata się dokłada, tak? A jak nie, to odkłada i wyprowadza się. I pani pyta, co ma zrobić? Ja wie nic, powiedzieć może za miesiąc się wyprowadza. Zobaczyć po prostu w oczy, a jak zapyta, gdzie ma się wyprowadzić, to niech pani mi powie, jesteś dorosły. Możesz do Szczecina, możesz do Biegostoku, do Wrocławia, to ty masz się wyprowadzić. No i, i tworzymy wtedy, tworzymy takie kaleki społeczne. Nie? Panie profesorze, jeszcze na koniec jedno pytanie, eee, czy to nie jest też te, te challenge internetowe, to co się teraz dzieje, te przypadki Wiktorii i innych dzieci, czy to nie jest kolejny etap do tego, żeby powrócić do rozmowy na temat delegalizacji TikToka w naszym kraju? Bo mam wrażenie, że to jest medium kompletnie destruktywne, szkodzące i, i, i śpiegowskie, mnie, tak jak Pan wspomniał. Jeśli Pani y, pytam Mariusza Jędrzejko, tak, TikToka należy zde zdelegalizować, TikTok powinien być zabroniony dla wszystkich. To jest chińskie narzędzie zbierania informacji o nas, a, a następnie wykorzystywania go do w celach handlowych, ale być może także zbierania informacji o innym charakterze. To jest natura chińska. Oni tak po prostu y, działają. I nie chcę, żeby ktokolwiek potraktował moją wypowiedź jako niechęć, bo to jest naród wielkiej kultury, ale my musimy tutaj patrzeć z roztropnością na nasze interesy, a nie na interesy Chińczyków. Oni tutaj robią swoją robotę. Taka jest ich natura. Bardzo dziękuję. Czyli tak sobie myślę, że jednym zdaniem podsumowując naszą rozmowę, rodzice, budujmy relacje z dziećmi, dawajmy im wyzwania w domu. Każmy im pomalować ścianę, przybić gwoździa i wiele innych rzeczy, które mogą wychodzić. Przypominajmy sobie, co robiliśmy, kiedy mieliśmy 13, 14, 15, 16 lat i proponujmy to sami dzieciom. Czyli dajmy wyzwania w domu, to nie będą szukać wyzwań w internecie. No, róż, różne można. Jeśli widzimy, że, że syn się interesuje motorami, różnymi rzeczami, to możemy pojechać na go karty. Niekoniecznie ma wziąć nasze kluczyki po cichu i wyjechać z garażu razem z bramą, nie? ale to jeśli umiemy wyprzedzać to wszystko, no to wtedy to fajnie, fajnie działa. Ostatnio y, powiedziałem rodzicom kapitalnego chłopca, z którymi mieli ogromne problemy. Co on ma zrobić? Nic, niech pan go zapisze na kurs prawa jazdy, ale niech mu pan powie, że to prawo jazdy kosztuje 1850 zł. I te 1850 zł ma odrobić w pana firmie. Dokładnie, ale dzisiaj dla rodziców nie jest problemem kupić iPhone'a za 8 tysięcy, ale prawo jazdy i inne... Nie wiem, nie rozumiem, ja bym nigdy nie kupił, to jest... Ale jestem pewnie z jakiegoś innego w cudzysłowie średniowiecznego świata. No To jest oddziaływanie oczywiście wielkiego marketingu. Ja, to jest świat relacji i więzi, tak jak o tym rozmawialiśmy, tak. a nie cyber tak. Te Telefon za 800 zł ma tę samą wartość komunikacyjną, jaką ma iPhone za 8000 zł. Daje mi się łapać w pułapki ludzi, którzy zarabiają na nas miliardy złotych i kompletnie nie przejmują się ani naszym zdrowiem, ani naszą psychiką, ani naszymi relacjami społecznymi i naszą kulturą. W ogóle się nie interesują. I tu już postawimy kropkę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim dziękuję. państwa gościem był profesor Mariusz Jędrzejko.